Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. I znowu kolejny wielki dzień. Ale dzisiaj to już dogoniliśmy Amerykę. Już mamy do wyboru tylko dwóch kandydatów. Dzisiaj Państwo będą wybierali lub już wybraliście. Ja dopiero idę, no bo tak jeszcze przed programem się troszkę denerwowałem. Nie chciałem, jak już pójdzie, skończymy, to pójdę też wybierać. Mają Państwo wybór albo, no, tak jak na świecie. No w końcu zbudowaliśmy swoją Amerykę. Próbowaliśmy Japonię, nie wychodziło, mamy Amerykę. No i Państwa zapraszam i radzę iść. To nie ma tak, że potem nie pójdę, a potem będę narzekał. Nie będziemy słuchali narzekania tych, którzy nie poszli. Nie wyjdzie, trudno, ale głosować trzeba. No, to mamy załatwione. Zresztą my tradycyjnie rozpoczynamy program od rozmowy z ludźmi. Oto nasza cotygodniowa sonda. Dzisiaj usłyszymy, co się Państwu w Polsce podoba. Dziewczyny. Ludzie. Wolność. No chyba nic. Swoboda. Podoba mi się moja praca. Wiele rzeczy mi się podoba. Polska mi się podoba. Mi się wszystko podoba. Zaopatrzenie sklepów. Że to idzie jednak szybko. Na przykład szef. Że to jednak Polska. Podobają nam się polskie dziewczyny. Podoba mi się wszystko. Nie jestem zorientowany. Studia mi się podobają. Nie wiem. Naprawdę. Co się podoba? No tak. Przede wszystkim to, że nie ma kolejek. Sam kraj, ludzie, którzy tutaj żyją. Propozycja zmian lansowana przez co po niektórych. Tak, chyba wszystko. No, może powiedzmy mamy troszeczkę więcej tej wolności. Tak, ten pan mi się podoba. Podoba mi się, że benzyny bez kolejki biorę. Może mniej pieniędzy, ale wszystko jest. Mnie Polska się strasznie podoba. Wszystko, porządku, ładnie. Każdy ma wreszcie swobodę do wypowiedzi. No mi się podoba, no podoba mi się, no Polska jest pięknym krajem, mi się podoba. Jak Państwo widzą, są rzeczy, które się ludziom w Polsce podobają i jest ich sporo. Nie narzekajmy tylko i wyłącznie. Dlatego dobrze jest, szczególnie w dzisiejszym dniu, pokazać sukcesy. No my teraz pokazać chcemy może nie sukcesy, a kolejną korespondencję z paradyzu. Nasz korespondent rozgadał się z naszym rodakiem i kolejną swoją rozmowę Państwu chcemy zaprezentować. Oni tam sobie gaworzą. Przepraszam znowu za dziwną jakość tej korespondencji, ale oni cały czas szukają czegoś lepszego, jeśli chodzi o sprzęt. Na razie posłuchajmy. Proszę pana, no może teraz, bo pytaliśmy o pańskie jakby codzienne zajęcie, czym pan się zajmuje? Moje zajęcia są urozmaicone. Ja tu i po pierwsze to kultywuję polskość. Po drugie... W jaki sposób, przepraszam, pan kultywuje polskość? W sposób czynny. Aha. Utrzymując język, utrzymując wydawnictwo, utrzymując audycje audiowizualne, czyli telewizję miejscową. Rozumiem, że ma pan, panie Januszu, tak już teraz się zwrócę, gazetę wydaje swoją, tak? Owszem, tym, że ona jest dosyć specyficznie wydawana, gdyż pomija element edytorstwa, składu i redaktorstwa. Jako jedyny czytelnik, jako jedyny wydawca robię tą pozamaterialnie. Wymyślam tę gazetę i jakby ją sam czytam. Bez wydawania, bez kupowania, gdyż jestem jednym czytelnikiem. To jest właśnie, proszę Państwa, najidealniejsza forma wydawnictwa gazety. Właśnie, żeby człowiek na każdy u nas w kraju nawet, żeby sobie zamiast chodzić do kiosku, sam sobie gazetę wymyślił, sam sobie ją przeczytał i po co ten kłopot z wydawaniem, nie byłoby procesów sądowych i to jest idealna forma. A jeszcze może Pan powie na temat telewizji miejscowej, polonijnej. Owszem, to jest dokładnie tak samo redagowane. Mam pomysł i go w samym pomyśle widzę swoimi oczami i go nie realizuję realizacją. Nie ma kamerman, nie ma awantury, nie ma... A kamera? Kamera też nie ma, ale jest prywatna w każdym sklepie. I możliwość sama powoduje, że nie muszę jego realizować. Mam pomysł, mam go w oczach, mam go zrealizowany i kultywuję w ten sposób technikę filmową. Ja przepraszam tak już teraz na pana akcent, to jest miejscowy akcent, prawda? Domyślam się. To człowiek ma należności. Czym się pan właśnie, ale z czego pan żyje? O tego może określić. Żyję też z różnych rzeczy. Na przykład prowadzę szkołę biznesu. O! Tak, tym ideą mnie zapłodnił. Dobre słowo. Mnie przyjechał kiedyś statkiem Karelia. To ukraiński, a z ruską załogą, a Polacy byli na pokładzie. Aha. I on przyjechał z Concepcją. Przywiózł koncepcję szkoły biznesu. Aha. I przywiózł supołazy. Supołazy, znaczy takie urządzenie z metalu, po którym się wchodzi na górę. Na słup.
gdyż on był elektrykiem od wysokiego napięcia i zlikwidowano drewniane słupy, przeszły na betonowe, a on jemu został relikt w postaci słupołaz wbity w drzewo. I on przyjechał, i on miał słupołaz, a ja u nas były, oprócz pini są palma kokosowa i są kokosy. Trzeba zrobić kokosy. Kokosy są biznes. I on, wypożyczamy ten słupołaz i uczeń wchodzi na palmę kokosową i uczy się ścinać kokos. Ja mam kokos. A właśnie tutaj pan Janusz ma kokos. To jest kokos. On spada na skałę i jest smak. W ryju. Nie. On jak spadnie, to się może potłuc. A pan uczy, żeby ci uczniowie obcinali te kokosy. I jest smak w ryju. Smak w ryju. Ja nie, smaczne pana, bardzo. Troszeczkę mnie bawi czasami pański akcent. Marzenie kokos rozbity. Tak. Ja myślę, że ten piękny entourage, dobrze powiedziałem. Oui, c'est tak. Entourage. Obejrzeliśmy sobie... Pejzaż. Ja myślę, że o dalszych interesach i biznesach porozmawiamy zupełnie w innym pięknym planie tej wyspy. Jak można nazwać to miejsce, gdzie jesteśmy? To jest specjalny tak zwany krzak, in English bush. Bush, aha, więc bush, wobec tego z buszu na wyspie Piniowej. Żegnamy Państwa na razie i przejdziemy do innego, jakże pięknego miejsca. Kontynuujemy cykl. Dziecko przynosi dowcip ze szkoły. Dziecko w szkole dowcipy w tym tygodniu jakieś opowiadano? Tak. A jaki będzie teraz dowcip? No, spokojnie. No. Piotruś mówi do mamy. Mamusiu, wiesz, ile jest pasty w tubce? Mhm. Nie. Otworzę do szafy. No dobrze, posprzątaj te pastę wobec tego, a my przejdziemy do korespondencji, bo w tym tygodniu była dosyć skromna. Dwa listy tylko, dlatego Państwa prosimy o jednak, ale bardzo miły list Głuchołaz. Pani Danuta napisała, że ona jest w dalszym ciągu wielbicielką. No i obojętnie, gdzie by Pan był, i tak jestem Pana wielbicielką. Bardzo interesujący, wygląda Pan interesująco w spódniczce z trawy i z wianuszkiem na głowie. W takim stroju mogłabym pospacerować z Panem brzegiem plaży. Proszę, proszę, nie wiem, dlaczego w spódniczce Pani mnie lubi, ale dalej Pani pisze, że woli mnie Pani w ubraniu. No i przesyła pozdrowienia i życzę, żeby uśmiech nie schodził z wspaniałego pańskiego oblicza. O, także to, co państwo teraz oglądają, to jest wspaniałe moje oblicze. Tak. Tu mniej wesoły list nam pan Jacek przysłał. Otóż pan Jacek zaparkował samochód w okolicach dworca centralnego w Warszawie. Tam firma Towing lub Towing, nie wiem jak to się czyta, po polsku chyba Towing, ma wszystkie naokoło parkingi i on dwa dni tam chciał, żeby ten samochód stał. Zostawił na dwa dni, ale spóźnił się 50 minut. To ja mam dokładnie wydrukowane, bo to jest na komputerze wszystko wydrukowane, to nie, że ktoś sobie wziął te pieniądze. Fakt, że kwota jest taka okrągła i można coś za to kupić, bo to 120 tysięcy. Otóż się okazuje, że czyli 12 zł na nowe. Jak się zostawi tam samochód na dwie doby i tylko minutę dłużej, to już 120 tysięcy za następną rozpoczętą dobę. Tak. Zresztą gratuluję firmie Towing. Ja oczywiście wiem, że firma na pewno te parkingi zdobyła w drodze przetargu, na pewno i to wszystko jest dotrzymane, tylko że może jakby inny był parking, to może by mniej brali za każdą rozpoczętą dobę, a może za rozpoczętą godzinę tylko by brali. No, to tyle na razie korespondencji. Dziś rozpoczynamy nowy cykl Piosenki o polskich miastach. Dyżurny satyryk kraju przedstawi dzisiaj Państwu piosenkę o Elblągu. O Elblągu będzie to piosenka, o Elblągu, mieście Chopina. O Elblągu będzie to piosenka, mieście, w którym Chopin spotkał Andersena. W przyszłym programie przedstawimy Państwu piosenki o innych miastach. Piszcie Państwo do nas, o jakich miastach ma śpiewać dyżurny satyryk kraju. A teraz kolejna nasza korespondencja z terenu. Halo, nasz korespondent! Znajdujemy się w jednej z kwiaciarni. Chcieliśmy zadać pytanie, jakie kwiaty wypadałoby dać nowemu prezydentowi Rzeczpospolitej? Jeżeli pani pozwoli, jakie kwiaty powinniśmy podarować prezydentowi? Sądzę, że najpiękniejsze byłyby czerwone róże. Bukiet wspaniałych czerwonych róż. Ale nie uważa pani, że to jest takie tradycyjne? Może te kwiaty na przykład, jak one się nazywają? Nerina też jest pięknym kwiatem.
Nadaje się, każdy kwiat się nadaje. Tu ma pani tak dużo wspaniałych kwiatów, a proszę mi powiedzieć taką rzecz. A gdybyśmy takie kwiaty na przykład podarowali, czy byłoby to dużym nietaktem? Pani jest znawczynią tematu tych ślicznych. Jeżeli byłby zrobiony piękny bukiet suszonych polnych kwiatów, ziół, sądzę, że też sprawiłby przyjemność. Ale na przykład, przepraszam, że pani wpadam w słowo, proszę pani, ktoś jest bardzo złośliwy, nie lubi prezydenta, nie akceptuje, no i chciałby coś takiego złośliwego wręczyć prezydentowi. Złośliwe kwiaty? Tak, złośliwe kwiaty. Czy takie kwiaty są tutaj na przykład? Kaktusy. Kaktusy. To byłby duży czy mały kaktus? No, duży. Duży, tak? Z dużymi kolcami. Tak, na miarę urzędu prezydenta. Proszę państwa, z kwiaciarni mówił do państwa korespondent dyżurnego satyryka kraju Wojciech Surdyk. I znowu mamy gorące fakty, tak sobie siedzimy tu z sąsiadem. Co się stało? Bo dzisiaj jest cisza. Aha, nie można mówić... Nie, nie, o tych co dzisiaj to nic nie mówimy. A nie, nie, ale pan zobaczy, że mam takie tutaj, ale było 2 tygodnie temu. No. A o tych to można. I no. Mnie już też to właśnie zastanawiało, pani ta duszy, że do pana tak... Ja się u pana to strasznie zasiedziałem. No my tak siedzimy przy ogniu, tak cieplutko. Ja się zastanawiałem, wie pan, nad tym, że tak, że ten, co miał napisane, że zmiany są konieczne, no. To on miał tylko procent... No nie tylko, 9. No ale 9 procent tylko doszło do wniosku, że zmiany są konieczne. Może nie chcą zmian ludzie. No bo z tego wynika. No nie chcę, ludzie myślą, niech będzie jak jest, nie? No. A drugi, no, że... ten, a ten, popatrz pan, ten jegomość, no. Który mówił, że jest tylko, że jest kandydatem narodu polskiego, to no, on... Naród, został... To tylko tyle narodu polskiego jest w narodzie? 6,87? No z tego co to, nie wiem właśnie, jakie to wnioski można wyciągnąć. A tu jest, że 4,3,1 to co to było? Że 4,3,1 to było, proszę pana, że... Zamiast fakty, zamiast haseł. Prawda zamiast haseł. Prawda zamiast prawdy. 4,31 chce prawdy tak. Zamiast haseł. A reszta haseł. Ale hasła chcą. Patrz pan, tyle procent chce haseł. No. Ale proszę pana, mnie jeszcze jedna zastanawia, żeby zaopiekować się Polską, jak mało ludzi chce. Ile tylko chcesz, żeby się opiekować? No zaopiekować się 2,76%. Tylko tyle chciało? A prawdzie w oczy spojrzeć, niech pan ile? Zobaczy, ten następny. 2,4 tylko. 2,4 chce prawdzie w oczy spojrzeć, reszta tak by... Co to za naród? No, ciekawe, no. I właśnie ten facet tutaj następny, no. Tak jak był ten wynik, aha. To on najpierw tak wygląda, jakby zbaraniał i powiedział, czy ten naród zgłupiał i cała Polska to słyszała. No bo zgłupiało, bo mądrych no. Było około 1,32. 1,32 tylko było... Mądrych, a reszta zgłupiała. No mądrych, ale on był kandydatem ludu, bo ludu jest tylko jeden... Ludu, mój ludu. 32. Ale tam resztę no, nie będziemy gadali. Nie, ale co mi inne ciekawe, wie pan. Bardzo rzeczy. Ciekawe rzeczy wie pan, są. Że do urzędu tego spraw cywilnych, jak USC, mhm. Jakoś na stanu cywilnego, stanu cywilnego, zgłosił się rozpromieniony ojciec, proponując dla córki imię kurtyzana. I on, bo on, no bo mu się słowo podobało i on, a oni mu powiedzieli, że to znaczy ten no my nie możemy powiedzieć, to znaczy, no. I oni mu on się dowiedział, że ta kurtyzana, że samo co... To co on codziennie mówi parę razy. I on powiedział, to on nie chce. On nawet jak usłyszał, że kurtyzana, co to znaczy kurtyzana, powiedział, o i poszedł do domu. Tak, inaczej. Wie pan, już zakończymy dzisiejszy nasz przegląd tym, że do urzędu w Biłgoraju się zgłosił osobnik, podając, że pracują w telewizji, tak jak my pracujemy. I co chciał? No i nie, żeby mu dali pokój i on będzie dzwonił i dzwonił do biznesmenów, że on załatwi, żeby oni w telewizji wystąpili. Każdy lubi w telewizji, co my nie lubimy? Pan nie lubi występować w telewizji? I wystąpili? A gdzie tam? Mam wziął pieniądze, tyle go widzieli, także w telewizji Biłgora nie będzie. A my nie wzięliśmy i występuje. No i bardzo dobrze, no to może na dzisiaj tylko tyle faktów, ale myślę, że mięsiste były fakty. Mhm. Teatr jednego żartu przedstawia. Dokąd jedziemy, panie pasażerze taksówki? Do domu. Ale dokąd konkretnie? Do domu. Ale tak bardzo konkretnie dokąd? Do dużego pokoju. Ja chciałem państwu powiedzieć, że słynnym jest miejscowym ogrodnikiem pan. No znaczy takim warzywo-hodowcą. Aha. I muszę panu powiedzieć, że zadzwoniłem specjalnie do pana, żeby się z panem podzielić, bo jest wstrząsająca historia. Ja, a co się stało? Zeszło coś? No nie, bo teraz już zbieram. Ale proszę sobie wyobrazić, aha. Panie Tadeuszu, że ja na wiosnę zeszłego lata kupiłem, proszę pana, nasiona.
No to no każdy tak robi. No ja wiem, ale to było, proszę pana, wtedy, kiedy wiosna nasza była. I to ja kupiłem te nasiona, bo to tak reklamowali, że to jest, proszę pana, że to jest uwłaszczyzna. Włoszczyzna? Nie, nie, uwłaszczyzna. Oni tak specjalnie... Nazywa... Oni a, tak... a, bo wiosna była nasza. No, no. Rozumiesz. No ja się tak szybko kupiłem tych nasion, bo mnie to bardzo interesuje. Słyszałem, te Amerykanie takie hodują pomidory, co to 2 miesiące leży na półce i nie zgnije. Słyszałem o tej sprawie. Ja też chciałem, żeby mnie takie wyrosły, więc posiałem i to wtedy było tutaj na gruncie porozumienia. To tak, tu jest. Tak, z tej strony. Kawał, ma pan tego gruntu? No jest kawałek. No i posiałem. Aż do tego tam, czy no, już tak, nie? Tak, dalej. To, tak, też? Też. Aha, cholera. I ja się zabieram teraz do zbioru. Aha. Jesień przyszła, jesień to już nie wiadomo. Nie nasza. No, jest nie. Na no, ich podobno. Ich, ale ich. To zima ich była, ale nasza też. No nie znaczy, nasze przechodzi w ich. No, biorę niedziela. Się ja do wykopków, w każdym no, no. razie czas wykopków, szpadel wzięłem. Wykopuję i proszę pana, oczy mnie wychodzą na wierzch. Biorę... No właśnie widzę, że takie jakby trochę no, na wierzchu. No mówię panu, trochę na wierzchu. Ja panu nawet pokażę. No, no, i no, no. Bo biorę tak, zbieram groszek zielony, było napisane. Patrzę, on czerwony. Oj. No strąg czerwony, w środku strąg czerwony. Strąg czerwony. No wstrząsająca historia. Ale arbus, pamięta pan, z wierzchu był zielony zawsze. Zawsze. Rozkroiło się czerwony w środku. A teraz odwrotnie. Ale smaczny czy zepsuty? No dobry, tylko jak to sprzedać pan? No, gdzie z wierzchu czerwony, arbus, w środku zielony. A pan nie dla siebie, kiedy sprzedasz pan to? No ale ja chciałem, bo to widzi pan. Ile tego no, gruntu to strasznie, do gruntu porozumienia upada jest no, aż dotąd. Wyniosłem to na wolny rynek, nikt nie chce tego brać. O, a to u nas ten rynek jest na wolny? Na wolnym rynku, tak. No już aha, myślałem. Ja myślałem, że licencja trzeba. I proszę pan, ale słuchaj pan dalej, no, to jeszcze ciekawe, to, że burak niebieski, to ja jeszcze przyjąłem. No bo burak. Ale, no bo burak. No to... Ale zabieram ci się ja za pietruszkę, normalnie no, biały korzeń pietruszki, z wierzchu zielona natka. Ja patrzę, pietruszka czerwona i to nie taka jak marchewka, tylko czerwona, ale natka to ciekawe, nie zielona, tylko biało-czerwona. I to mi jeden tutaj sąsiad powiedział, że to jest natka Polka, to nawet by można było sprzedać, wie pan. To bardzo dobry pomysł w ogóle. I ja nie wiem, czy ja z tymi warzywami sobie poradzę, musimy szerzej porozmawiać. Ja spróbuję w przyszłym roku to posiać tutaj na gruncie tradycji to możemy a, to... No ale gruntu tradycji ma pan niewiele, a porozumienia od groma. No, no tak, i właśnie się boję, żeby nie powiedzieli, że my tu przesadzamy. Nie. Najważniejsze jednak jest, żeby nie przesadzać. Dostaliśmy od państwa kilka listów z prośbą, żeby do naszego barku zaprosić polityków. Ja na razie jakoś tak się trochę krępuję, nie wiem, czy politycy by się tu dobrze czuli, natomiast dobrze się znam z ekspertem od polityki, od polityków też, z człowiekiem, który znał wielu polityków i zna, panem Zygmuntem Broniarkiem. Panie Zygmuncie, czy... Kłaniam się. Witam serdecznie, już po raz drugi u nas w barku, jako konsultant w naszych no takich prostych sprawach. Czy politycy mają poczucie humoru? Wie pan, jedni mają, drudzy nie mają. Są tacy jak Reagan, którzy mieli, już teraz nie mają, bo on jest chory, prawda? Mieli bardzo... dobrze rozwinięte poczucie humoru i dowcip. Ale powinien mieć w ogóle polityk poczucie humoru według pana? Absolutnie powinien. Absolutnie. Reagan rządził przy pomocy osobistego czaru i przy pomocy dowcipów. Dowcipami rządził? Tak jest, jak najbardziej. Proszę pana, on miał dowcipy dwojga rodzaju, że tak, tak określę, tak? Dwojakiego rodzaju. Otóż tak, takie bardziej proste i bardziej wysublimowane. Otóż ten prosty był taki na przykład. Jedzie jakiś komiwojażer przez całą noc, dojeżdża do restauracji, aha, siada w restauracji, zamawia u kelnerki jajka sadzone i tam tost i kawę, ona przynosi mu to, prawda? A tam jest taki zwyczaj, że kelner czy kelnerka pyta, a może coś jeszcze? On tak na nią patrzy, a to bardzo ładna dziewczyna, a blondyna ma te wszystkie, wie pan, atrybuty. A to tak, rozumiem, tak, rozumiem, jest, wie pan. Więc ona mówi tak, a może coś jeszcze? A on mówi, a proszę pani, a może jakieś miłe słówko? A ona się nachyla do niego i mówi tak, nie jedz pan tych jajek. A to jest taki bardziej, wie pan, to jest prosty dowcip Reagana, tak, i to on powiedział to publicznie, a tak? Oczywiście. On mówił, przy każdym przemówieniu wygłaszał jakiś dowcip. Ale czy on miał jakieś jajka na myśli jakiejś firmy, czy coś takiego? Nie, nie, absolutnie nie. Nie, że reklamował coś tam. Ale skąd? Gdzie tam? On siebie reklamował. A. Swój dowcip reklamował. Na cudzych jajkach. Tak jest, zgadza się, tak. Proszę, tak się sadzonych. Bo... Na cudzych sadzonych jajkach. Oczywiście, tak. A drugi miał taki dowcip, proszę pana, tak, że jest dwóch więźniów, siedzą w celi, no, no, i jeden mówi do drugiego tak, wiesz co, mówi, tutaj było lepsze jedzenie, kiedy ty byłeś gubernatorem. A on też był gubernatorem przecież. Oczywiście, Reagan i to był dwukrotnie, tak jest. Dwukrotnie, tak. Ale wie pan co, niech pan weźmie Szwecję, tam właściwie to tak specjalnego poczucia humoru nie ma, ani dowcipu nie ma. Szwedzi są chłodni, tak jest, podobno. Tak. Natomiast wie pan,
była historia. Tam jest taki komik, który się nazywa Busse Parnevik. I on urządził przedstawienie, to znaczy w telewizji, przy pomocy elektroniki. On się przekształcał w Reagana i w siebie. Aha. I oni dwaj występowali tam na jakiejś konferencji prasowej. Więc był dziennikarz, którym był ten satyryk, i był Reagan, którym był też ten satyryk. Aha. No i proszę pana, i ten dziennikarz pyta tego Reagana, mówi tak: panie prezydencie, co pan myśli o naszym premierze Urofie Palme, który wtedy jeszcze oczywiście żył. A Reagan mówi do niego: panie, ja nie lubię komunistów. A ty mówi: proszę pana, przecież Palme to nie jest komunista, to jest antykomunista. A Reagan mówi tak: mnie nie obchodzi, jakiego rodzaju komunistą on jest. Ja nienawidzę wszystkich komunistów. A sam Palme miał poczucie humoru i on wiedział dokładnie o tym, że jego rodacy takiego poczucia humoru nie mają. I sam taki dowcip opowiadał, że pewien Szwed telefonuje do skandynawskich linii lotniczych w Sztokholmie i pyta: proszę pani, jak długo się leci ze Sztokholmu do Rzymu? A ona mówi: chwileczkę. A on mówi: dziękuję. A w innych krajach, bo w końcu my do Europy, wie pan. No oczywiście. Tak. Wiem, że pan zna też historyki od George'a Busha i tak dalej, innych prezydentów amerykańskich, ale czy nasi bliżsi, no Margaret Thatcher na przykład, na którą się... No wie pan, Margaret Thatcher miała taki kostyczny dowcip i na przykład mówi tak: ciągle mnie pytają o to, jak ja się czuję, będąc premierem kobietą. No właśnie. A ja zawsze mówię na to tak: ja nie wiem, przecież ja alternatywy nie przeżywam. Nie, to dobrze. Tak. A wie pan, na przykład Chruszczow miał poczucie humoru. No też Europa w końcu. No tak, Europa, na koniec no, Europa. Pani konieczna Europa, no sztodnie. No tak. I proszę pana, była taka sytuacja, był w Ameryce. I tam jest Chruszczow? Taki, Chruszczow, tak. I tam był taki dziennikarz, który się nazywał Harry Schwartz. Mhm. Pracował dla New York Timesa. No i on z nim jeździł po Ameryce i w pewnym momencie podchodzi do niego i ma taki notatnik, wie pan, i mówi tak, mówił świetnie po rosyjsku, i mówi do niego: panie premierze, czy pan by mi dał autograf dla mojego synka? A Chruszczow patrzy na niego i mówi tak: a wy kto? A on mówi: Schwartz. A to mówi: aha, Gary Schwartz. Wy, Gary Schwartz. Mówi tak. Tak. Ach, to wy piszecie te wszystkie oszczerstwa, w nich tam się o Związku Radzieckim. O, mówi, o! Więc ten odsuwa już ten notatnik, a tamten mówi do niego tak: no tak, ale wie pan, nie można karać dzieci za grzechy ich rodziców. Więc on taki zadowolony podkłada ten notatnik, a tamten mówi do niego: ale także nie wolno ich nagradzać. Nie dał tego autografu, nie dał. No ale ostatnio mieliśmy przykład prezydenta Jelcyna i zaśmiewali się z prezydentem Clintonem równo. No tak, bo się nie rozumieli. Ach, dlatego? Tak, jest. Rozumiem. Także już jak widzą nasi politycy, którzy nas obserwują na pewno, bo podobno nasz program wśród polityków jest bardzo popularny. Kochani, nie denerwujcie się, poczucie humoru nie jest wadą i zapraszamy do naszego barku, do programu dyżurnego satyryka kraju. Dostaliśmy list z Kalisza. Otóż się okazuje, że kaliskie linie autobusowe mają specjalny przelicznik po denominacji. Pół grosza u nich kosztuje 5000 zł. Gratulujemy takiego przeliczenia, na to bym nikt nie wpadł chyba. Otóż list dostaliśmy od pana Andrzeja Szy. Nagrodę panu prześlemy, jak pan nam adres przyśle. Panie Andrzeju, a może pan jakiś wierszyk przyśle o Kaliszu? Jest to miasto naprawdę, o którym pisać można wiersze godzinami. Zna pan ten wierszyk? Mieszkam w mieście Kalisz. Zapalisz? Prawda? Piękna poezja. Prosimy o poezję, a dla pana mamy oczywiście zestaw przypraw firmy Motyl. Pan do nas wysyła adres, my panu przysyłamy i wszystkim państwa przypominamy, że jeszcze jest parę godzin i żebyście poszli do urn. Jak się to mówi, wszyscy do urn. No a jutro ważna data, 20 listopada, poniedziałek.